Witam was ponownie. Tym razem chcę wam czytać wiersz Władysława Wróblewskiego Wakacje Sójki. Napisała pani Sójka do rodziców i do wujka. Pozdrowienia śle z wakacji, jestem w Stanach na akacji. Od robaczków do jeleni wszyscy szepczą oburzeni. Sójka aż za oceanem? To są rzeczy niesłychane. Tata w złości pióra rwie. Wszak o Sójce dziecko wie, że wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Mama skrycie łzy ociera, może córka marznie teraz, smutna, głodna, chora może. Po co jej ten lot za morze? Stary wuj jak wrona kracze, wnet ustrzelą ją apacze. Na pióropusz pójdą pióra, już przepadła wasza córa. Nagle wraca młoda Sójka do rodzinnej swej dębiny. Mamo, tato, proszę wujka, czemu macie smutne miny? Ja mam humor wyśmienity, opowiedzieć nie ma sprawy. Na wakacjach miesiąc bity, były mecze i zabawy. Wywalczyłam 3 medale, za urodę i za szyk. Drugi za taneczny talent, trzeci za donośny krzyk. Przekrzyczałam 5 żurawi, więc mnie trochę gardło boli. Tak się żyje, tak się bawi w Stanach koło Nowej Soli. Dziękuję i zapraszam na kolejny wiersz.